zastępca prezydenta EUKU, pan Artur Urbański przed piątkowym mikrofonem. Dzień dobry, witam panie prezydencie. Dzień dobry. Wypoczęty, bo już po urlopie, zresztą na portalach społecznościowych można było zobaczyć wszystkie zdobyte szczyty. Także pełen zapału do pracy, rozumiem. Tak, pełen zapału do pracy. Rzeczywiście wracam w takim momencie, kiedy bardzo dużo się dzieje, zarówno na tej niwie kulturalnej, sportowej, ale również inwestycyjnej naszego miasta. I od inwestycji właśnie zaczniemy dzisiaj. Przede wszystkim chciałbym poinformować o tym, że w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa i rozpocznie się przebudowa dawno oczekiwanej, jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Jaćwingów. To chyba ostatnia ulica w Ełku jeszcze z takich perelowskich płytek. Tak, pewnie by się jeszcze coś tam znalazło, ale ta ulica jest szczególnie ważna i tak jak powiedziałem, już od lat czeka na ten remont, na tą przebudowę. Niedługi odcinek, bo zaledwie 123 metry, ale te osoby, które przy tej ulicy mieszkają, które się poruszają po tej ulicy, chodzą, jeżdżą, wiedzą jak uciążliwe jest to dzisiaj. No i mamy nadzieję, że te remonty, które zaplanowaliśmy, a prace remontowe będą obejmowały przede wszystkim na początek roboty rozbiórkowe, potem budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego. Chcemy już tam takie rzeczywiście oświetlenie nowoczesne w technologii LED postawić. No a później wykonanie oczywiście asfaltowej nawierzchni jezdni i polbrukowych chodników, że po tych remontach jakość poruszania się tym ciągiem komunikacyjnym. A tym bardziej, że w perspektywie jest też remont ulicy Słowalskiej, więc jakoś się poprawi. Mhm. Tak, a to jest też związane z tym, że przygotowujemy się też do remontu ulicy Słowalskiej. Też mamy nadzieję, że w tym roku ten remont już ruszy. No i wtedy te ulice, które bezpośrednio dołączają się do ulicy Słowalskiej, też ważne jest, żeby były wyremontowane. Mamy nadzieję, że jeżeli chodzi o ulicę Jaćwingów, do końca października zakończymy prace remontowe i ta ulica zyska nowy blask. U progu roku szkolnego praktycznie jesteśmy, a więc to też mnóstwo inwestycji w oświacie. Teraz przymierzacie się do dostosowania budynku siódemki z oddziałami integracyjnymi do potrzeb miejskiego przedszkola Ekoludki. Już w ubiegłym roku informowaliśmy, że blok C budynku szkoły podstawowej nr 7 został przejęty po tym, jak przejęliśmy budynek przy ulicy Koszykowej i wyprowadziliśmy z budynku szkolnego gimnazjum. Przejęliśmy ten pawilon C na potrzeby przedszkolne. Te potrzeby w mieście są duże i one cały czas rosną. Przypomnę, że od 1 września 2017 roku samorząd będzie zobowiązany zapewnić wszystkim dzieciom już nie tylko 6, 5, i 4, ale również 3-letnim miejsce w przedszkolu. Stąd też nasza troska o to, żeby jak najlepiej przygotować się do tego momentu. Te prace, które w tej chwili będziemy wykonywali na terenie tego budynku szkoły podstawowej nr 7, a konkretnie pawilonu C przeznaczonego na potrzeby przedszkolne, one będą przede wszystkim dotyczyły przystosowania tego budynku do potrzeb pożarowych. Tak się dzieje, że inne potrzeby ma szkoła, inne potrzeby ma przedszkole i w momencie, kiedy chcemy tam wprowadzić dzieci przedszkolne, te rygory się znacząco podnoszą, no i stąd też potrzeba takich prac właśnie przystosowawczych. One będą przede wszystkim polegały na tym, że obudujemy przeciwpożarowo klatkę schodową, dobudujemy kolejne wyjście z tego budynku szkolnego. I raz jeszcze w sposób taki zaprojektowany przez właśnie strażaków i architektów zostaną sprawdzone i przeprowadzone drogi ewakuacyjne. To będzie się wiązało również z wybijaniem nowych otworów drzwiowych w konstrukcji tego budynku, tych pięter. Wszystko to generalnie, mogę powiedzieć, zmierza do tego, aby dzieciaki, które tam będą od 1 września, czuły się bezpieczne i rzeczywiście, żeby ten budynek spełniał wszystkie wymogi niezbędne do tego, aby takie małe dzieci mogły w nim przebywać. Kolejna sprawa, został rozstrzygnięty przetarg na prowadzenie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie naszego miasta. Jak to teraz będzie wyglądało? Coraz więcej tych punktów oświetleniowych pojawia się w mieście. Każda w zasadzie nowa inwestycja, każdy remont też zakłada pobudowanie oświetlenia miejskiego. Dlatego też każdego roku podpisujemy taką umowę na utrzymanie, konserwację, modernizację naszego oświetlenia. W tym roku ten przetarg
przetarg wygrała firma instalator Władysława Bałdygi z Ełku. Umowa zacznie obowiązywać od 1 października, no a umowa dotyczy bagatela 4103 opraw oświetleniowych. Sporo. Więc to już jest rzeczywiście tak imponująca ilość. Jeżeli dołożymy do tego 69 szaf oświetleniowych, to robi się rzeczywiście z tego no, potężna instalacja. Nie tylko będziemy chcieli, aby oświetlenie było sprawne, żeby przede wszystkim oświetlało nasze miasto, ale również w różnego rodzaju sytuacjach, kiedy będą wymagane wymiana słupów oświetleniowych, czy też jakieś wymiany opraw, prostowanie słupów. Często się zdarza, że czy na skutek wandalizmu, czy na skutek zdarzeń jakichś drogowych, słup jest przewrócony, zgięty, to również takie prace będziemy w ramach tej umowy, na takie prace będziemy mogli liczyć ze strony właśnie wykonawców. Do tego takie typowe prace zabezpieczeniowe, malowanie, działania antykorozyjne i mamy nadzieję, że to nasze oświetlenie, szczególnie w tym okresie, który się zbliża, okresie jesieni, zimy, będzie sprawne i będzie pomagało tutaj naszym mieszkańcom. Inicjatywa lokalna to program, który spotkał się z odzewem, cieszy się no, zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta, tym bardziej, że to mieszkańcy wskazują, na co mają pójść, konkretnie na jaki punkt mają pójść pieniądze na to przeznaczone. I już niebawem remont placu zabaw przy ulicy Słowackiego w Ełku, który to plac zabaw. To jest plac zabaw między blokami 17 i 19 przy ulicy Słowackiego i rzeczywiście ta inicjatywa lokalna jest takim trafionym bardzo narzędziem, które daliśmy do rąk naszych mieszkańców. Przy pomocy tego narzędzia mają oni realizować swoje potrzeby, swoje oczekiwania, swoje marzenia, swoje plany w najbliższej... A także element edukacji obywatelskiej. Tak, to jest też jak najbardziej element edukacji obywatelskiej, element również takiego budżetu obywatelskiego, bo to właśnie mieszkańcy decydują, na co chcieliby te pieniądze przeznaczyć. I zawsze zakładamy, że jest to takie współdziałanie. Tutaj akurat partnerów w tym przedsięwzięciu jest trzech, bo mieszkańcy przede wszystkim przygotowali teren, uporządkowali teren i przygotowali pod zabawki, które zainstaluje firma Astrus, a to będzie koszt miasta w tym przedsięwzięciu. I trzecim partnerem jest spółdzielnia mieszkaniowa Świt, która cały teren ogrodzi. No i mamy nadzieję, że na tym niewielkim tam skwerku taka przyjazna przestrzeń powstanie przede wszystkim dla maluchów, a rodzice bardzo jakby oczekują tego, żeby te place zabaw, te miejsca, gdzie można wyjść z dzieckiem, były jak najbliżej domu. Są oczywiście duże ogólnodostępne place zabaw w mieście, no ale nie zawsze mamy tyle czasu, żeby tam pójść i ważne jest to, żeby również w tych przestrzeniach osiedlowych te prace powstawały. Kolejna sprawa, którą mamy do omówienia w dzisiejszym magazynie, to wyprawka szkolna na rok 2016-17. Tutaj, panie prezydencie, proszę o rozwinięcie tematu. Tak, to brzmi trochę mało optymistycznie, bo kiedy mówimy o wyprawce szkolnej, to... Że to duża kasa na to idzie, tak? To brzmi przede wszystkim dlatego mało optymistycznie, bo świadczy to o tym, że kończą się wakacje, że zbliża, a to się, też, rok, tak, faktycznie. Że zbliża się rok szkolny i na pewno nie... No ale nie ukrywajmy też, że my rodzice w tym okresie, no to trzymamy się za kieszeń, tak, to dosyć mocno. Tak, to jest z pewnością taki czas, kiedy rodzice w swoich budżetach muszą uwzględniać te wydatki związane z edukacją, z posyłaniem do szkoły swoich pociech. Wyprawka szkolna to jest program taki rządowy, program ministerialny, który zakłada wsparcie tych rodziców, którzy są rodzicami, opiekunami dzieci niepełnosprawnych. Tutaj z całym szeregiem tych niepełnosprawności się spotykamy i dlatego też wszyscy rodzice tych dzieci będą mogli liczyć na to, że taką wyprawkę szkolną dostaną, taką pomoc od państwa, bo my jako miasto jesteśmy tylko przekaźnikiem tej dotacji, którą dostajemy z ministerstwa. A to jest pomoc pieniężna, czy bezpośrednio zakup wyprawek? To jest pomoc pieniężna. Można liczyć tutaj w tym roku na pomoc w zakresie między 175 zł a 770. To wszystko będzie zależało od tego, jaki to jest typ szkoły, jaka również to jest niepełnosprawność, bo przypomnę, że oprócz takich stricte materiałów potrzebnych do szkoły, można również dokonać zakupów materiałów edukacyjnych, potrzebnych konkretnie dziecku z takimi, a nie innymi schorzeniami czy z niepełnosprawnościami. Może najważniejszą informacją na tę chwilę jest fakt, że do 9 września będziemy czekali na wniosek
wnioski. Wniosek może składać rodzic, może składać pełnoletni uczeń, jeżeli jest już uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, może składać nauczyciel, pracownik socjalny. Te wnioski składamy do szkoły, do dyrektora szkoły na terenie, której nasze dziecko się uczy. Przypomnę jeszcze raz, do 9 września. No i mamy nadzieję, że podobna liczba, około 300 uczniów, bo taka liczba w ubiegłym roku skorzystała z tego programu wyprawki szkolnej. Około 300 uczniów w naszym mieście znów skorzysta z tej formy pomocy, a miasto przekaże na to, nie przeznaczy, tylko przekaże na to właśnie, tak jak mówiłem, z tej dotacji otrzymanej ponad 60 tysięcy złotych. Na zakończenie, panie prezydencie, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, etc. Mazurskie Kino pod Gwiazdami. Dziś tak się składa, mamy wtorek, zaplanowany seans. Pytanie, czy dojdzie do skutku, bo pogoda to raczej taka no, średnio plenerowa, powiem oględnie. Doskonale przyjęło nam się to kino pod Gwiazdami. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa Polskiego Centrum Kultury i mamy nadzieję na to, jak wszyscy miłośnicy kina pod chmurką, że ta pogoda również dzisiaj nam dopisze. Przypomnę, w każdy pogodny wtorek lipca i sierpnia seanse pod gwiazdami na terenie Amfiteatru Euskiego Centrum Kultury. W sierpniu o godzinie 21:00, w lipcu to było 21:30, a przed nami kolejno trzy bardzo fajne, bardzo takie bym powiedział klimatyczne filmy. Blue Jasmine to dzisiaj o godzinie 21:00, Szef za tydzień i Lato w Prowansji 30 sierpnia. Zapraszamy Państwa, wstęp oczywiście wolny o godzinie 21:00 w Amfiteatrze Kino pod Gwiazdami. Ostatnio wspominałem o tym w rozmowie z panią profesor Marią Terlecką, że jest już tak, a przynajmniej jest taka tendencja, że Ełk staje się tutaj naszą mazurską stolicą muzyki poważnej. Mamy ełckie koncerty muzyki organowej i kameralnej. W okolicach Ełku też się coś dzieje, a teraz gruba impreza z tego cyklu, z tego gatunku. Ełk na 3 oktawy, Festiwal Muzyki Symfonicznej. Staramy się z tą muzyką i z imprezami kulturalnymi trafiać rzeczywiście w bardzo różne gusta. I tak się dzieje, że ta muzyka symfoniczna, muzyka poważna, muzyka organowa również zyskuje coraz większe rzesze. Mało tego, wielu turystów już planuje właśnie urlop w Ełku, tak żeby zgrać wszystkie te wydarzenia. To prawda, bo też jesteśmy pytani właśnie jeszcze zanim się rozpocznie sezon turystyczny o to, kiedy te imprezy będą. I rzeczywiście nie lada gratka w ten weekend, bo 3 duże wydarzenia z obszaru tej muzyki symfonicznej. Przede wszystkim będziemy gościć u siebie Harmonia Nobile, orkiestrę pod kierownictwem Stephena Ellery. I w piątek o godzinie 19:00 w naszym amfiteatrze wystąpi orkiestra z solistami. Andrzej Grzybowski, Krzysztof Grzybowski to ełczanie, nasi tutaj rodzimi muzycy, którzy robią w tej chwili karierę w Europie i na świecie, plus Zuzanna Fromm, wiolonczela, i Kasper Łukawski, fortepian. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy na ten wieczór. Tutaj wstęp bezpłatny. A gdzie to się będzie odbywać? To w Amfiteatrze w Euskim Centrum Kultury. Wstęp bezpłatny, jeżeli chodzi o piątek. Natomiast jeżeli chodzi o sobotę, to już naprawdę dużej rangi wydarzeniem, uważam, na terenie naszego miasta. 4 tenorów tejże właśnie orkiestry. Doskonali śpiewacy, którzy są laureatami licznych konkursów europejskich, światowych, to tenorzy, którzy przyjadą do nas z Ukrainy. I myślę, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj no, niesamowitą ucztę duchową w sobotę o godzinie 19:00, również w amfiteatrze przy Euskim Centrum Kultury. To już impreza biletowana. Bilety w przedsprzedaży 20 zł, później już w dniu koncertu 30 zł, ale myślę, że będzie to taka no, rzeczywiście wisienka na torcie tych wydarzeń związanych z muzyką poważną w naszym mieście. No a niedziela będzie należała do naszej rodzimej orkiestry, orkiestra Dęta Ełcka, i tutaj wspaniały występ, który zyskał ogromnie pozytywne takie noty. Myślę tutaj o koncercie przebojów Franka Sinatry. Mm-hmm. Już raz zagrany ten koncert, tak jak powiedziałem, cieszył się ogromną popularnością i doskonałymi ocenami. Chcemy jeszcze raz pokazać naszą orkiestrę w tym repertuarze. Wszystkich Państwa zapraszamy do Amfiteatru przy Euskim Centrum Kultury w niedzielę o godzinie 19:00.
i też wstęp wolny. A tym bardziej, że też pogoda ma dopisać, bo weekend wbrew pozorom zapowiada się całkiem pozytywnie, pogodowo. Mamy nadzieję i to jest chyba takie jakby taka rekompensata za te wcześniejsze lata, kiedy przez cały tydzień była dobra pogoda, a potem tak, na weekend psuła i ci pracujący właśnie mieli do końca pod górkę. Bo ja tu widzę 25-26 stopni i to będzie też sprzyjać imprezom sportowym. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza tradycyjnie już na bieg 5-10-15. Tak, z dużym takim optymizmem i z dużą radością obserwujemy to, co się dzieje w obszarze aktywności fizycznej naszych mieszkańców, w aktywności ruchowej. Bardzo dużo ludzi biega, jeździ na rowerze, pływa. Bardzo dużo imprez w tym temacie, no bo biorąc pod uwagę ten ostatni weekend, to można było przebierać. Tak, to rzeczywiście było można przebierać. I taka impreza, którą dedykujemy właśnie miłośnikom biegania, 5-10-15, to już cykliczna impreza, która odbywa się w naszym mieście po raz kolejny. Będzie można wybrać sobie dystans, z którym chcielibyśmy się zmierzyć. Będą wyznaczone 3 pętle 5-kilometrowe. No i oczywiście zainteresowani będą mogli wybierać sobie albo 5, albo 10, albo 15 kilometrów. Myślę, że to też dobre przygotowanie przed jesiennym półmaratonem w Ełku, bo taka impreza też jeszcze przed nami. No i zgłoszenia przyjmujemy do godziny 11.30, a o 12.00 uroczyste otwarcie biegu. Start w tym biegu wiem, że już zapowiedziało bardzo wielu i naszych ełckich i okolicznych tutaj miłośników biegania, więc kolejny taki, bym powiedział, festiwal biegowy w naszym mieście. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. Będzie można się zmierzyć z jednym z tych trzech dystansów. No i oprócz tego, że biegamy dla zdrowia, dla przyjemności, będzie można też sprawdzić się w takiej rywalizacji sportowej. No ale także element towarzyski jest bardzo ważny, bo spotykamy się, jesteśmy ze sobą, tak i wspólnie przy okazji korzystamy też. Tak, można sobie również porozmawiać, biegnąc. Doświadczenia można, wymienić. Wymienić doświadczenia, a przede wszystkim miło i zdrowo spędzić ten czas. Zapraszamy w takim razie do korzystania z oferty miasta, tak mówimy, instytucji miejskich, tych kulturalnych i tych sportowych, bo naprawdę w Ełku się dzieje. W Ełku się dzieje w trakcie sezonu, tym bardziej, ale i poza nim również. Dziękuję za to spotkanie. Pan Artur Urbański, zastępca prezydenta Ełku. Dziękuję bardzo.